witam was na kolejnej edycji zawodu, już dziewiątej. Którzy są tutaj nowi, to witamy ich po raz pierwszy. Stała ekipa jest, która jest od dłuższego czasu z nami. Myślę, że ci, którzy są nowi, wam się na pewno to spodoba, chociaż woda, mówię, nie jest tak przygotowana, jak mi właściciel obiecał. To jeśli ktoś wylosuje mi to stanowisko, gdzie jest trochę, jak mówię, wystaje trochę zarości, panowie, musimy powalczyć do końca, także no naprawdę, z tym warunkiem was przepraszam, ale mówię, no ja tu bym na tą wodą, właściwie mi obiecał, że woda będzie posprzątana, więc trochę mnie zawet pod tym względem, na pewno mu to osobiście powiem. Osobiście obiecywał, tak. Także mam screeny, wiadomości i tak dalej. Są tam dwa stanowiska trochę gorsze, no ale no tak jest nad wodą, są gorsze warunki i lepsze, także że łowi się w gorszych warunkach. No nic, musimy powalczyć, za rok, tak jak mówię, za rok będą inne zawody, musimy dać spróbować te wodzie, co pokażemy na tej wodzie, bo ekipy są naprawdę bardzo mocne, więc tyle jeśli chodzi o tą wodę, no to tak jak mogę powiedzieć, chciałbym na pewno podziękować sponsorom takim jak Big Fish Lake, łowisko tak samo zasponsorowało za pierwszą rybę zawodów, dwie doby na łowisku. Cal 22, artykuł wędkarski Wąsik, Archiko Okna, co tutaj chłopak też jest, Kamil Kuryla, pierwszy raz z nami na zawodach, i Ward'e Carp, także zróbmy brawa dla nich. Przepraszam jeszcze dla Banana za zasponsorowanie napojów dla was, dla alkoholowych. Dobry synek. No, także jeśli chodzi o to tak, łowimy na haczki zadziorowe, możemy używać szałówki, nie używamy szałówki z pociągi. Trzymujemy ryby w workach. No, O kulturalne zachowanie w miarę po godzinie 22 do 22, wiadomo, w miarę się tam bawcie, w miarę rozsądku, ale po godzinie 22 proszę w miarę o ciszę, żeby tam nie było żadnych. Jest żółta i jest czerwona kartka, jeśli będą takie potrzeby, na pewno będą zużyte, chociaż nie chciałbym, jeśli ktoś komuś wpłynie w zestawy, albo ktoś ryba wejdzie komuś, to więc pomagajmy sobie nawzajem, bo o to chodzi, to jest zabawa, nie są to mistrzostwa żadne, tak jak mówiłem, o puchar polski, ani nic. Jesteśmy zwykłą ekipą, także myślę, że chyba tyle, teraz Basia nie przyjdzie do... My jesteśmy niezwykłą ekipą. No, wyjątkowo. Chyba ty już się wykluczył. Więc tak, do klasyfikacji zaliczamy ryby oczywiście typu Carpi Amur, wadze o wadze powyżej 8 kg. Takie ryby przechowujemy w workach, typu Slintaru bym nie powiedział. Ważenia będą odbywały się dwa razy dnia, to jest od godziny 8 do godziny 10 i wieczorem od godziny 18 do 20. Amury powyżej 8 kg bezzwłocznie zgłaszamy do Dominika, jak i również karpie powyżej 15 kg. Ważymy 24 godziny. Tak, i ważymy 24 na dobę. Jeżeli ktoś nie posiada numeru do Dominika, będzie na stanu dole regulaminu, więc bardzo proszę. No i jeśli chodzi o kwestię, to tyle. Jeśli chodzi o kwestię obiadową, to obiadki będą w około 14:30 w granicach tych. Zapraszamy tutaj w to samo miejsce po odbiór z każdego stanowiska. Dzisiaj możemy zdradzić, że będzie zupka pieczarkowa, kotlet mielony, ziemniaczki i surówki. Jutro niespodzianka. Wiemy, ale ryba! To było mi pasuje. Dobra, też może podnieść rachunek. Dobra, nie przedłużając, muszę. Zaczynamy od losowania pierwszego szczęśliwca. Tu macie kluczyki do skrzynek do prądu, także tak. Będziecie to, żeby się rozwijać. Trzeba każdy sobie brać i od razu regulamin. Mody przejdź sobie, może będziesz dawał ten rozdawał. Wylosuję pierwszego szczęśliwca, to będzie miała największe pole do popisu, będzie miała do dyspozycji całe łowisko. Losujemy. Niektóre razy nie jesteś pierwszy? Ty zawsze pojawia. Zaczynamy od Grzesiu Kowalski. Zapraszamy cię. Losujesz jako pierwsza dziewczyna, prawda? Panie Grzesiu. Grzesiu, idziemy się wysikać. Tak. Ale już podzielmy się, że będzie. Cwania. Ale powie, że dżentelmen. Pierwszy jest twój, no? Dwa. Dani chciał prawie.
Prowadzi na kakach. Jakie ma? Dobrze, dobrze, posłuchają. Masia. No i tradycji musi stać się zadość jak PB Amura. Gratulacje dla ciebie. Graty wariaci. Mamy stanowisko numer 11. Druga rybka zawodów. Piękny Amur. 11 czysta. Także chłopaki, gratulacje dla was. No i zaczynamy te łowienie. Dokładnie. Mamy stanowisko po raz trzeci, bo u chłopaków numer 11 był teraz Amur, teraz z powrotem chłopaków numer na stanowisku numer 10 melduje się kolejny Amur. Także gratulacje dla was. No i jeszcze jeden i będzie komplecik. I tylko podmianeczki. No, mamy stanowisko numer 10, u chłopaków jest jedna rybka do ważenia, 8400 dokładnie, i tutaj Paweł miał kolejne branie, ale rybka chyba wyszła w zaczep. Ale mam nadzieję, że się uda wyciągnąć. Stanowisko numer 10 po raz kolejny mają trzecią rybkę. Teraz do kompletu już 8400. Jako jedyni na razie mają komplet. Także chłopaki, gratulacje dla was. Czekamy na podmianki. No i czekamy teraz na podmianki. Mamy tym razem stanowisko numer 11. Chłopaki mają drugą rybkę. Jeszcze jedna. No i macie komplet. Gratulacje dla was. No i działamy, bo jeszcze dwie doby. No i mamy stanowisko numer 13, u Jacka i u jego syna melduje się pierwsza ryba w piątek 13, ale ona była już złapana jeszcze w nocy, także... Jeszcze 12, także jeszcze szczęśliwa, nie przyniesie jeszcze nieszczęścia. Także chłopaki, gratulacje dla was, no i wchodzi się do gry. No i działać mi. Staramy się. No i my wracamy z basieńką z ważenia. Było pierwsze poranne ważenie. Ochłodziło się, widzicie czapkę na mojej głowie, ale tak. Jest naprawdę chłodno. Temperatura się zmieniła diametralnie do tego, co byliśmy na przykład na Karpiku w weekend, więc tam naprawdę było ciepło, teraz jest. Nie musiałeś być na Karpiku, zimno, wystarczy, ale... co było wczoraj, żeśmy w spodenkach chodzili. Także my mamy u nas słabiutko. Jakieś tam piki pojedyncze, tutaj chłopaki z drugiej strony trochę połowili, trzy rybki, ale ogólnie nie ma jakiegoś szału. Ale nie poddajemy się, za wszystkich trzymamy mocno kciuki, no i działamy. Basieńka dużo waży. Dokładnie. No i mamy stanowisko numer 2, jedno z najlepszych ponoć na tym łowisku. No, mają chłopak ze swoją dziewczyną, mają pierwszą rybę, pięknego lina, 2 kg. Także Grzesiu, gratulacje dla ciebie. No i teraz myślę, że już karpie wejdą. Oby. No tutaj cały skład. Ale powiedz, dlaczego ważyliśmy tą rybkę? Ważyliśmy, bo jest nagroda za mini rybkę i myślimy, że to już będzie najmniejsza. I mam nadzieję, że to będzie najmniejsza. Rybkę u Miśka i u Banana, u naszych starych bywalców zawodów. Rybka z nimi zaczęła współpracować. Myślimy, że to nie ostatnia sztuka, czego życzymy wam, żebyście łowili dalej. No i działajcie. Daniel! Daniel! Chowaj tu do kadru! Stanowisko numer 2, u Grzesia, u jego dziewczyny melduje się pierwsza rybka zawodów po linie, gdzie zgarnęli nagrodę za mini. Tak myślimy, że jeszcze nie, jeszcze do końca trochę czasu, ale tak myślimy, gratulacje. Może być 1-2. Gratulacje dla was, no i dołowić jeszcze kolejne karpie i amury. Dzięki. Mamy stanowisko numer 1, u Miśka i u Banana melduje się druga ryba, dwie czy trzy spinki już zaliczyli. Chłopaki mówią, że tym razem na pewno będą na podium, to już jest pewne. Nie, Banan? Nie zapraszam. Także gratulacje, trzymam za was kciuki do końca. No
Stanowisko numer 13 u Jacka i jego syna melduje się druga ryba, tym razem taka fajna, bo 11600. Mateusz wysiągnął pięknego karpia. Gratulacje Mateusz dla ciebie. No i czekamy teraz na trzeciego. Dokładnie. Stanowisko numer 12 u chłopaków melduje się pierwsza rybka, piękny karp 9,5 kg. Gratulacje Darek dla ciebie, no i dla was obu za piękną pracę i walkę, no i łowimy dalej. Czekamy na następne. Próbujemy dalej. Mamy stanowisko numer 11 u chłopaków, trzecia rybka, piękny karp 9,100. No i już komplecik. Macie komplecik, no i teraz tylko zostawiam wam podmianki, także trzymamy za was kciuki, no i działajcie. Jedziemy dalej. Dziękujemy. Mamy stanowisko numer 10. U chłopaków melduje się kolejna rybka, już trzecia do kompletu, 10-kilogramowa. Nie, to jest podmianka będzie? A, to czyli się pomyliłem, z czego przepraszam. Także chłopaki, teraz podmianie się go na te większe, no to wam zostało. Do niedzieli daleko. Gratulacje dla was. Mamy stanowisko numer 2 u Miśka i u Banana melduje się. Przepraszam, stanowisko numer 1. Zwracam honor. Melduje się trzecia rybka do kompletu. Piękny amur 13-100. Jak na to łowisko, to naprawdę bardzo ładny. Także panowie, macie trzecią rybę, no i teraz tylko podmiany wam zostały. Gratulujemy. Dziękujemy. Mamy stanowisko numer 1. Sobota. Sobotni poranek. Deszczowy. Gratulacje Misiu dla ciebie i Banan za fajną współpracę, że macie ładnego karpia do podmianki, także wywozić, zmieniać zestawy i podmieniać na takie same. Stanowisko numer 9, u Henia i u brata meduje się pierwszy karp, ciężko wypracowany, może Heniu coś dorzucisz? Dorzucę, za stówa. Gratulacje chłopaki dla was, no i działajcie dalej. Dwie ryby wam zostały, żebyście mieli komplet. Tak jest. Mamy stanowisko numer 13, niepechowe, tym razem szczęśliwe dla chłopaków. Kolejna rybka, zaraz młodego lampas będzie pokazany. Gratulacje Jacek dla was. No i podmijajcie teraz, no bo już jeszcze doba została. Chłopaki to mi pływają trochę. I mamy tego pięknego lampasika u Mateusza. Naprawdę bardzo piękna ryba. Ma fajny potencjał. Także gratulacje chłopaki dla was. No i mamy stanowisko numer 14. Po jesiotrze, po szczupaku porannym meduje się piękny karp, pierwszy. Chłopak tutaj też naprawdę bardzo ciężko walczą, bo ryba świetnie współpracuje z niektórymi stanowiskami, więc naprawdę fajnie, że wam się udało. No i chłopaki, do ławy jeszcze te dwie. No. I tu mały. Który nas wspiera cały czas. Dokładnie. No i mamy sobotni poranek. Mamy już po ważeniu. Zważyliśmy z Basieńką, moją kochaną. Cały staw z głowy. Cały staw z głowy. Trochę pada deszcz. Chyba, że ale... będzie powyżej 15 albo powyżej 8 amurek. Także to wtedy wyruszymy, a tak to nie. Siedzimy dzisiaj. Wracamy, bo pada. No i trzymamy za wszystkich mocno kciuki. No i do zobaczenia. Mamy stanowisko numer 12 u chłopaków, mini rybka, wchodzą do gry, mają pięknego leszcza, kilo 600, gratulacje dla was. No i jeszcze można być albo mniejsza, albo możecie mamy większą, także działamy dalej. Dzięki. No i mamy stanowisko numer 7. U Patrycji i u Pawła melduje się piękny karp, 8400. 18400. Także Paweł otwiera po dwukoi, otwiera worek trzecim, miarowym. Także gratulacje dla was. No i myślę, że wrócimy, nie? Szaleją, dokładnie. Tego wam życzymy. Stanowisko numer 11 u chłopaków. Piękny karp, 13300. Chyba to będzie big fish. No ale jeszcze przedostatnia noc. To myślę, że wszyscy namieszają w tabeli. Gratulacje panowie dla was. No i ważymy za chwilkę waszego drugiego. No i druga rybka. Teraz u Rafała. Gratulacje Rafał dla ciebie. No i
bardzo ładny karp, jak na to łowisko, bo tu amurów jest naprawdę dużo więcej z karpiami. Dużo mniejszy jest tych karpi po prostu. To gratulacje dla was, no i teraz ważymy tego leszcza. Czy będziecie mieć na mini, mini rybę. Ojej! A kto? Idziemy z Basią na ważenie. No i mamy stanowisko numer 12. U kolegów melduje się druga rybka do wagi. 9500. Piękny karp. To jeszcze jedna wam została, panowie. No i namieszajcie trochę w tabeli, żeby w nocy coś rano było co pomieszać. No jest u Kamila i u Pawła. Team znowu się zgrał, nowy Big Fish 29500, młody pięknie i Kamil, ratujecie tutaj drużynę, gratulacje dla was, dlatego młody nie daje rady, no ryba jest dużo. Jaka duża? Co to? Patrz jak Paweł tata trzyma. Jak ileś kurwa? Dobra Grzesiek, no będziesz po raz kolejny na kamerze. Ja pierdziele. Gratulacje Grzesiu dla was. Dzięki. Dalej robią na złość. Pany, jestem siwy zobacz! Najbardziej robi na złość ten. Ten po lewej pierwsze. Aż go kadr nie chce ująć. To północ. Wypracowana ciężko z Wojtkiem. Dwie ryby jak na razie. Może uda się trzecią. Dolało nam także masakra. Wszystko numer. Jakie to jest młody? 15. 15. Piękny amur. Gratulacje młode dla ciebie, ryby, deszcz jest taki mocny, uwierzcie, ale dajemy radę, gratulacje młody, trzymaj się tam. Godzina trzecia, chłopaki nadal działają. W międzyczasie ważenia na 12, na 15, także to jest jakaś normalnie szalona noc. Mamy kolejną rybkę na stanowisku numer, jaką macie, 12? 12 700. Gratulacje chłopaki dla was. No i mamy chyba czwartą, no dokładnie, także działamy dalej. Działamy dalej, nie śpimy. Dokładnie. Młode dla ciebie przed piątą, działam dalej. No i udało się nam po ciężkich dwóch dniach, w warunkach naprawdę jak na wodę bardzo ciężkich, jak dla mnie pierwszy raz jestem na takiej wodzie, gdzie jest tyle zielska i wszystkiego, udało się wypracować trzy rybki. Myślę, że stanowisko jedno z najgorszych, przyznać trzeba. Oceniać. Daniel jest około tutaj. Dokładnie, żeby nie było, że sami robimy. Jestem. Ze stanowiska numer 5, dokładnie. Wypuszczamy. Czekaliśmy do samego rana z trzema rybkami, także zaczynamy. I mamy drugą rybkę. Stanowisko numer 4, 8400. Działamy dalej z ważeniem. Wojtek, wypuszczaj tą bestię. Ale płynie. Z tego trzeciego wora. Ojej. Powiązał, żeby nie uciekła. Żeby czasami przez tą noc nie uciekła. Matko jedyna. Odwiązujemy. Widać, kto wiązał. Od razu. Nie miała szans ucieczki, choćby chciała. Z bywakami to tak było uciekli. Mamy stanowisko numer 1. Podmianka. Chłopaki tutaj nie podają się. Działają do samego końca. No i ta noc namieszała bardzo w tabeli, więc... powodzonka. Mamy stanowisko numer 10. Już chyba ostatnie ważenie, bo chłopaki już pozwijali wędki, bo już wiedzą, że już jest wygrana. Także chłopaki, gratulacje dla was za ciężką walkę, bo warunki też były naprawdę ciężkie. Piękny amur, 13700, więc wypuszczamy. No i zanim długo widzimy się. Dziękujemy za super zawody. No, również. Myślę, że wam się podobało i będziecie na następnej. No, na pewno. Dziękujemy tu sponsorowi Kamilowi za Big Fisha nagrodkę.
Dzięki Kamil, naprawdę, archiko okna. Mamy stanowisko numer 11. Kolejna rybka do podmiany 14300. Gratulacje panowie dla was, wypuszczać, za niedługo się widzimy. Chcieliśmy podziękować wszystkim naszym sponsorom, którzy wspomogli te zawody. Naprawdę bardzo wam dziękujemy, bo tych nagród dla naszych chłopaków jest mnóstwo. Małe rzeczy, a każdego z nas to cieszy. Jak i chłopaków, jak i nas. Naprawdę bardzo wam dziękujemy. To nic, chcieliśmy wam wszystkim bardzo podziękować za miłą atmosferę, za super zabawę. Tak jak mówię, woda była jaka była. Akurat my wylosowaliśmy te stanowiska 3, 4, 5, 6. Jedno z takich gorszych. Ale tak jak mówię, nie chwaląc się, udało mi się zrobić w ostatnią noc jakieś tam ryby mimo ciężkiej wody. Jest tak jak wam mówiłem. Przepraszam za tą sytuację. Jest taka opcja, że z właścicielem obniżył nam koszt ceny łowiska 2,5 tysiąca niżej, to wybaczyłem. Chciałbym tą sumę pieniężną przeznaczyć na następną pulę nagród, na następne zawody, bo myślę, że nie macie nic przeciwko, a na pewno się wszyscy spotkamy, bo tak mówię, łowisko nie było przygotowane w 100% tak jak mi obiecali, bo miało być tak jak miało być, sam się rozczarowałem, więc tak mówię, no cena była zniżona, albo będziemy robić zawody w kwietniu na tej wodzie, jeśli będzie poprawiona, albo że ryby dopisały, bo tam jakieś tylko tam ile stanowisk było? Trzy stanowiska były. Żeby nikomu się nie zabrało, no. Przykro oczywiście. Znaczy, trzy stanowiska, no... Także mówię, no... Więc i tak nieźle, bo zazwyczaj jak na takich różnych wodach, jakich jesteśmy, czy na Radymie byliśmy i też siedzieli koło mnie, siedzieliśmy od środy do niedzieli, też zjechałem, przypuśćmy ja bez pika i no, wszystkie są takie łowiska, że nie ma łowisk idealnych, że wszystkie łowiska łowią. Jesteśmy na uroczysku, na karpiku, jest tak, że połowa wody łowi, druga połowa nie łowi. No, niestety takie są realia i Misiek na przykład z Bananem po tylu edycjach ciężkich walk, gdzie tak dalej dopiero zaczęli się ci odpalili tak naprawdę, wiesz, i wiecie, odpalili chłopaki, tak mówię, no Sławek tutaj z teście, z Piotkiem też im się nie udaje, sam u nas na zawodach, też drugi raz i też akurat nie mają farta do losowania, ale tak mówię, no sami wiecie, że zawody to pod względem jedynie losowania, bo co się wylosuje, to wtedy to miejsce robi robotę, kulki, wszystko, no to jednak jest tylko dodatek do tych naszych, no to myślę, że tyle i teraz przedstawimy wyniki. Dokładnie, może zaczniemy od Big Fisha, który też jest zarazem pierwszą rybą łowiska i to jest oczywiście stanowisko numer 10, łowca Paweł. Zapraszamy, pierwsza ryba to było... Pierwsza ryba to było 12400 Amur i Big Fish 15500 również. Zasponsorowana przez Archiko Okna, więc przez kompana swojego. Jeszcze mieliśmy tą fajną nagrodę, jaką była mini rybka i to jest stanowisko numer 12, lecz o wadze kilo 600. Gratulacje, wywalczyłeś, no małą rybę zrobić to nie jest łatwo. Ciężkie do zrobienia akurat, nie ma co. Wiecie, że jednak małą rybę to jest jakimś dużą i ciężko zrobić. Wbrew pozorom. Proszę bardzo. Wiem, jak jest mini test. No, zaczynamy teraz oczywiście od miejsce numer 11, stanowisko numer 7. Starting, zapraszamy, 8400. Gratulacje za to. Co? O czym dobra. Nie wiem, co się dzieje. Ale co mi się dzieje? Nie, tego nie, nic tego. Nie robimy zdjęcia, to jest no właśnie. No już było rano. Ty się chłonisz, czy żalisz teraz? Mało sprawy, ja nie wiem się. Dalej sam wie, Jakub. Ale się zareklamował. Dobra, miejsce numer 10, stanowisko numer 14 z wagą 8700. Gratulacje, dajmy za 7, stanowisko numer 4, łączna waga jest 26300. Gratulacje. My nie chcemy! Nie wychodzimy, bym pojechać do domu, czy co? Dobra, to nie chcemy. Weźmy trochę niżej, nie? Wyżej chyba chciałbyś.
Dobra, to niestety. Dobra, miejsce numer 6, stanowisko numer 13, łączna waga ryb 28,900. Stanowisko numer 15. 30. Mamy wspólnie zdjęć dużo także. Teraz coś wiemy. Wiemy, mówiłeś. No ja tak się na kilku. Dobra, cio. Jedno z najgorszych niestety miejsc, bo czwarte tuż poza podium. Łączna waga ryb 34,100. Stanowisko numer 12. Te numer 3, o łącznej wadze 35,400, stanowisko numer 1. A tam każdy bananów. Popatrzcie, że zadecwało, naprawdę. Miejsce numer 2. Łączna waga ryb 39,800. Stanowisko numer 11. A jak podbierasz dziewiątki, ty podbierasz. Jakby nie pił podbierak. Gratulacje panowie. Fajną walkę. Gratulacje. Gratulacje. I właśnie o wartości 600 zł. Proszę bardzo. I foto. Miejsce numer 1, łączna waga ryb 42,400. Stanowisko numer 10. Gratulacje. Fizycznie, Kasiorka, 1000 zł dla każdego uczestnika. Niezmiernie na edycję numer 10. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze. Ostrzyj się. Ale Dominik za to wszystkim potem gotujesz obiad. Oj, to szybko gotuję wam wręcz, nic nie przyjmuję. Szybko nie zjemy, do restauracji będzie szybciej, dokładnie. Będziesz wylosował takie jajeczko? Co? Pierwsza nagroda policzenia? Słuchajcie, coś wylosuj takie jedno, daj rączkę. Da radę, no kamerek. Dasz mi, ja tam otworzę jajeczko. Zobaczymy. Odbiera to wyjście. Co tam? Pierwsza nagroda pocieszenia. Stanowisko numer 13. Zapraszamy. 13? 13, ja chcę. No, dobrze. Jesteś nagrody? Nie chcę. Gratulacje, babo. Bez zdjęcia tym razem. Telefonie w braku pamięci. Kolejna nagroda pocieszenia. Coś tam sobie proszę tu odjąć. Bo tu na mercu to będzie naprawdę. A tu proszę. Rozwijająca się rozpędziła. Cumerek chodzi. Stanowisko numer 9. Zapraszamy. Żeby się musiał sypnąć. Ja, tylko że chcę
Momencik jeszcze. Ja bym chciał tylko... Najmłodszy... Czekaj, najmłodszy uczestnik. Najmłodszy, który tu jest? Mateusz, od Jacka chyba. Gdzie jest? Tu jest. Dziękujemy. Pochwal się, bo to... Salam. A dostaliśmy kulki jeszcze? No i gitarę. No, właśnie. Nie będziesz chodził, zbierał. No i dobra, no to nic. Chcieliśmy wam bardzo wszystkim podziękować za miłą atmosferę, za miłą zabawę. No i myślę, że zobaczymy się na wiosnę, także miłej podróży, spokojnej. Wracajcie pomału, nie wariować, no i dziękujemy wszystkim. Dzięki. Moi chłopaki odjeżdżają. Wszystkim naprawdę bardzo dziękujemy za przybycie, za miły prezent od was dla nas, bo naprawdę staramy się, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej. Idziemy się teraz pakować.